No to dlatego było to spotkanie z Radą. Otwieram 23. sesję Rady Gminy Kleszczów. Serdecznie witam panie i panów radnych. Witam pana wójta, pana sekretarza, witam panią skarbnik. Witam kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów. Witam panie i panów sołtysów. Szanowni państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. W dzisiejszej sesji na 15 radnych Rady Gminy Kleszczów w dzisiejszych obradach udział bierze radnych 12. Radna Kazimiera Tarkowska zgłaszała mi swoją nieobecność, usprawiedliwiała się. Co do radnego Jaszomka oraz radnego Kuśmierka nie mam żadnych informacji, dlaczego są nieobecni. Szanowni państwo, stwierdzam również, że podjęte dziś uchwały będą prawomocnymi. Drodzy państwo, widzę, że żywe zainteresowanie wzbudza urządzenie, które dzisiaj przyniosłem na dzisiejszą sesję. Już śpieszę szybko z wyjaśnieniem, po co to urządzenie przyniosłem, po co ten dzwoneczek. Szanowni państwo, to wynika z ogromnego szacunku, którym państwa darzę. Wiem, że podczas dyskusji możemy ulegać różnym emocjom, może wkraść się chaos na salę, dlatego też, żeby nie być zmuszonym w pewnych sytuacjach podnosić głosu, czy zwracać się personalnie, indywidualnie do państwa, postanowiłem zaopatrzyć się w taki oto dzwoneczek, którym będę starał się te emocje studzić i dyscyplinować w jakiś sposób nas tutaj wszystkich, abyśmy mogli spokojnie i w merytorycznej dyskusji rozwiązywać wszystkie problemy, które dotyczą nas, naszych mieszkańców, naszej gminy. Także mam nadzieję, że nie będę go musiał używać w ogóle, czego sobie i państwu życzę. Szanowni państwo, ja ze swojej strony nie mam żadnych uwag ani propozycji zmian do porządku obrad, które państwo otrzymaliście. Słucham, czy są może jakieś propozycje ze strony urzędu czy radnych. Proszę panie wójcie. Panie przewodniczący, chciałbym wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę 22/201 przez 2016 w sprawie wyłączenia czystości porządku na terenie gminy Kleszczów, w której to uchwała właśnie wszczęto postępowanie. A dzisiaj będziemy mieli właśnie wyjaśnienie z sanepidu, także w którymś punkcie, może późniejszym, żeby wprowadzić właśnie do projektu uchwały. Prośba ta wynika rozumiem z tego, że uchwała została wszczęta postępowanie. Dobrze, szanowni państwo, więc ja myślę, że skoro proszę o przygotowanie głosowania. Skoro jest taka potrzeba, to myślę, że powinniśmy ten punkt najbardziej wprowadzić w dzisiejszy obrad. Czy pan wójt ma jakieś sugestie, w którym punkcie może to umieścić, czy... Na początku. To budżecie, to absolutnie. To może w punkcie numer 7. Ten projekt uchwały, tak. Wszedłby do porządku obrad jako punkt numer 7, następny 7a, tak? Dobrze, może być jako 7a. Szanowni państwo, pozwolą państwu, że spocznę. Czy mam przygotowane głosowanie? Bardzo dobre pytanie, panie radny, już wyjaśniam. Po ustaleniu terminu poprzedniego, 21 czerwca, najpierw dostałem informację od jednego radnego, który zgłosił mi swoją nieobecność ustnie. Później wpłynął wniosek trójki radnych, również z informacją o tym, że będą nieobecni na tej sesji, w tym terminie, oraz z prośbą o przesunięcie tego terminu. Wpłynął wniosek pisemny do urzędu, do biura rady. Natomiast zarząd fundacji również informował mnie,
że niestety ten termin jest dla nich nieodpowiedni i również nie będą mogli wziąć udziału w tych obradach, więc zważywszy na to, że to jest sesja absolutoryjna, bardzo ważna, uznałem, że nieobecność czwórki radnych, czyli prawie jednej trzeciej składu naszej Rady, nie powinno tak moim zdaniem być, powinni być radni wszyscy. Dzisiaj też widzimy, że jest absencja, tylko jedna radna zgłaszała mi swoją nieobecność, więc doszedłem do wniosku, że jedna radna to jak się mówi trudno, i dlatego z tego też powodu ten termin przesunąłem. Proszę pan Henryk. Dziękuję. Panie Przewodniczący, tym samym akcentem chciałem tutaj zaalarmować wszystkich, którym wyraził się tutaj radny Paweł. I tak się zastanawiam, czy nie naruszył pan prawa w tej kwestii. Prosiłbym tutaj pana wójta, czy tam pracownika, żeby mi prawnik odpowiedział na to pytanie, a mianowicie dlaczego. Jeżeli wójt złoży projekty uchwał, to pan musi zwołać sesję, chyba tam jest jakaś data wyznaczona, 14 dni, czy tak, 7 dni, tak? 7 dni. Więc nie miał pan prawa zdjąć sesji, jeżeli nie wnioskował o to wójt. Tylko taki może być przypadek. Natomiast tłumaczenie, że nie ma 3-4 radnych, jest na pana niekorzyść, panie przewodniczący. Bo jest kworum. I wszystko. 4, czyli 11 zostaje, jest kworum? Jest kworum. Także to nie jest tak, że pan tu może sobie robić, co pan tylko żywo zechce, ale proszę się wczuć i tam w pierwszym punkcie ustawy o samorządzie niech se pan przeczyta, jakie są uprawnienia przewodniczącego. Wie pan jakie? Ja wam przypomnę. Zwołać i prowadzić w sposób należyty sesji i to wszystko, powiadomić radnych, to wszystko. Resztę uprawnień wynika z przepisów, proszę pana. I jak pan chciał to zrobić, to mógł pan robić w bardzo prosty sposób. Tamta sesja mogła się odbyć, złożyć wniosek, że prosi pan o zdjęcie tego punktu z sesji, na przykład absolutoryjnego, bo jest to czy tamto, jakieś to są przeszkody czy dodatkowe wyjaśnienia. A resztę powinniśmy rozpatrzyć. To, co powiedziałem, to ty nie mówię na 100%, bo nie jestem prawnikiem, ale moim zdaniem uważam, że pan złamał prawo po prostu. Pan nie może sobie dobrowolnie przesuwać sesjami, bo w tej akurat sprawie wszystko będzie okej. Okay. Dzisiaj to załatwimy, czy tam na następny, ale mogą być takie sytuacje, gdzie będą wymagać czasu, a zadziała na przykład przedawnienie, prawda? I wtedy nic nie zrobimy, bo pan wtedy powie, no przedawnienie, wtedy nie możemy wrócić, bo się prawo umocniło, czy coś tam i tak dalej. Także nie proszę na przyszłość tego nie robić, a pana wójta proszę, żeby prawnik się wypowiedział na ten... Nie teraz, później w przerwie, tylko... Pan sekretarzu, nie teraz od razu, tylko niech przygotuje i później w którymś tam punkcie, czy w sprawach różnych, czy jak niech nam ten temat tutaj przedstawi. Dziękuję uprzejmie. Panie radny, w roli wyjaśnienia, gdy podjąłem decyzję o przesunięciu terminu sesji, biuro rady konsultowało się z panią wicewójt, ponieważ pan był przebywał na urlopie. Pani wicewójt nie zgłaszała żadnych uwag czy problemów wynikających z przesunięcia terminu. Stwierdziła, że ten termin również może być. Ale już nie będę wstał, to nie jest tak. To musi być na piśmie napisane, że rezygnuje z rozpatrzenia. Poszły papiery, koniec. Wnosił, wnioskował, ma pan wniosek, proszę. Nie ma pan wniosku. Teraz można mówić różne rzeczy. Dziękuję. Proszę pana. Panie przewodniczący, pańskie rozumowania, bo wojewoda mógłby zwoływać tę sesję. Bo ciągle grupa radnych mogłaby zgłaszać swoją absencję. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, więc jeśli mówimy o szacunku, poszanujmy wszystkich uczestników takich spotkań. Proszę pana radnego. Koledzy i koleżanki z Rady, panie wójcie. Odpowiem tutaj już na pytanie kolegi Henryka. Pan przewodniczący nie złamał prawa. To już żeśmy, to ja też sprawdzałem w momencie, jak się dowiedziałem, czy można coś takiego. Faktem, że takie zajścia są niecodzienne w samorządach, w jednostkach samorządu terytorialnego,
ale można wysnuć per analogię z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, że jeśli przewodniczący zwołuje, to przewodniczący też zmienia termin i nie ma tutaj wprost wpisanych w ustawie o samorządzie gminnym przepisów, że nie można odwołać zaplanowanej sesji, czy nie można przesunąć terminu, czyli będzie to jakieś uchybienie prawne. Dlatego no, mnie dzisiejszy termin osobiście nie pasuje, ale ułożyłem sobie tak grafik swój, żeby przyjechać tutaj, bo to jest najważniejsza sesja w roku dla wójta i dla nas, prawda? Dziękuję. Proszę pana radnego. Panie przewodniczący, w ramach tutaj tych wszystkich wypowiedzi właśnie, co powiedział pan przewodniczący, pan radny Rożnetowski, że to jest właśnie najważniejsza sesja. I tej sesji nie powinno się zmieniać daty na wniosek, powiedzmy, trzech radnych. A co by się stało, gdyby oprócz tych trzech radnych jeszcze na tę sesję nie przyszło czterech innych radnych, którzy nie zgłosili w ogóle panu swoją nieobecność? I co wtedy? Ta sesja by się dzisiaj nie odbyła. Panie radny, odpowiadając panu, właśnie dbając o to, żeby taka sytuacja nie zaistniała, przesunąłem termin. Bo tak jak pan mówi, trzech radnych zgłosiło mi na piśmie, powtarzam, czwarty radny zgłosił pustnie. Co w sytuacji, gdyby nie było kworum na tamtej sesji? A co gdyby na tej nie było? No na tej sesji, jak tłumaczę, tylko jedna radna zgłosiła mi swoją absencję. Gdyby mówię, ale gdyby sytuacja taka, że się nie zgłosiła. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do głosowania. O wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały uchwała Rady Gminy Kleszczów zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczów. Szanowni Państwo, proszę o przyjęcie głosowania. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, proszę powiedzieć, jak nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, się wstrzymał. Przy 12 głosach za, punkt został wprowadzony jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czyli otrzymuje 7A. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na 22 sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2016 roku. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Na 22 sesji Rady Gminy Kleszczów w dniu 24 maja 2016 roku podjęto 10 uchwał. Uchwała nr 22/194/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w samorządzie terytorialnego. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 22/195/2016 w sprawie udzielenia dotacji wojewodowi leczniczemu. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 22/196/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczów na lata 2016-2019. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 22/197/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Kleszczów na rok 2016. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 22/198/2016 w sprawie terminu częstotliwości umieszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzania powoli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasy, wyznaczenia inkasentów, wykluczenia wysokości wynagrodzenia za inkasy. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Górnictwa Łódzkiego z 2016 roku, pozycja 2585. Uchwała nr 22/199/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2016 roku, pozycja 2586. Uchwała nr 22/200/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za umieszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Również została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2016 roku, pozycja 2587. Uchwała nr 22/201/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczów. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z
2016 roku, pozycja 2588. Urząd otrzymał zawiadomienie właśnie o wszczęciu postępowania tej uchwały. Uchwała numer 22/2002/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Policji oraz odstąpienia od wniosku przedmiotowego zawarcia umowy. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała numer 22/203/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Policji Karol Dudaszczyk Piasek Pol. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Wszystkie uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej Gminy Kleszczów. Informacje o publikacjach i uchwałach podjętych na poprzednich sesjach. Uchwała nr 20/191/2016 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rekordu zatrudnienia miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy Kleszczów w miejscowości Łukisko przy ulicy Szkolnej została zorganizowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 2016 roku, pozycja 2204, 12 maja 2016 roku. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o działaniu Rady Gminy w okresie między sesjami. Proszę również pana burmistrza. Uzupełnienie sprawozdania za okres 14 czerwca–30 czerwca 2016 roku. Dano 6 zarządów. Dnia 14 czerwca bieżącego roku w sprawie przeniesień uchwali wydatków. Dnia 15 czerwca bieżącego roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie pracy. Dnia 20 czerwca bieżącego roku w sprawie powołania komisji konkursowej do sprawy przyjęcia konkursu na najskuteczniejszą procesję na terenie gminy Kleszczów. Dnia 20 czerwca bieżącego roku w sprawie przekazania wolnych środków na lokaty terminowe. Dnia 22 czerwca bieżącego roku w sprawie ustalenia instrukcji dotyczących zasad przebywania osób po godzinach pracy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. I z dnia 29 czerwca bieżącego roku w sprawie ustalenia daty obchodów dożynek gminnych w 2016 roku. W zakresie referatu zbiorowego oświaty i kultury promocji podpisano umowę w dniu 9 czerwca 2016 roku z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie na przedłużenie prawa do użytkowania godła i hasła Teraz Polska, a wartość umowy 10 tysięcy złotych. W zakresie referatu majątku gminy w czerwcu przedłużono 14 umów najmu na lokale mieszkalne. Jedna umowa została zawarta na czas określony do 30 czerwca 2017 roku. 13 umów na czas określony do 30 czerwca 2021 roku. Ponadto 15 czerwca bieżącego roku została zawarta umowa najmu garażu na czas określony do 30 czerwca do 30 września 2018 roku. 28 czerwca bieżącego roku umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony do 30 czerwca 2019 roku z firmą sponsor spółka ZOO. W zakresie zespołu zamówień publicznych zawarto umowy na rozbudowę drogi powiatowej Kleszczów-Brudzice w Błyszczanowice w długości odcinek około 920 metrów bieżących wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej. Wykonawca Skańska. Wartość umowy brutto 1 059 245,57 zł. Data zawarcia umowy 20 czerwiec 2016 roku. Termin realizacji 23 grudzień 2016. Roboty remontowe budowane w 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 46, 47, 48 w Błyszczanowicach wraz z remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, wykonawca pracownia konserwacji zabytków nad Łódką, spółka ZOO z Łodzi, wartość umowy brutto 1 334 966,67 zł. Data zawarcia umowy 20 czerwca 2016 roku, termin realizacji 7 grudzień 2016 roku. Odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kleszczów w terminie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykonawca ekoregion spółka ZOO w Bełchatowie, wartość umowy brutto 589 219,20 zł. Data zawarcia umowy 20 czerwca 2016 roku. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kleszczów w okresie od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2017 wykonawca firma handlowo-usługowa APIS Komys z działu Szyma. Zawarcie umowy 22 czerwca 2016 roku, cena umowna brutto 2,20 za miesięczną konserwację jednej opawy świetlnej, wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy kwoty 150 tysięcy złotych. W zakresie referatu ochrony środowiska i gospodarki gruntami. Dnia 23 czerwca 2016 roku podpisano akt notarialny zamiany działek pomiędzy gminą Kleszczów a PGR Geksa działka numer
1056 przez 2 na działkę numer 45 przez 2, które są położone w Rogowcu. Dnia 23 czerwca 2016 roku podpisano akt notarialny nabycia do zasobu gminy Kleszczów działek numer 286 przez 6, 287 przez 5 i 288 przez 3 o łącznej powierzchni 714 m2 położonych po budowie od firmy Sponcer, spółka za podbudowa rozdzielni elektroenergetycznej. Podpisano 23 umowy do finansowania posadzonych, podpisano 17 umów na urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń, podpisano 2 umowy dzierżawy na okres 3 lat w miejscowości Bogumił. W zakresie referatu organizacyjnego w dniu 15 czerwca 2016 roku zawarto umowę z firmą usługi informatyczne InfoSystem Roman Tadeusz Groszek, spółka jawna, na dostarczenie aktualizacji oprogramowania komputerowego na kwotę 25 900 zł. Uczestniczyłem 14 czerwca bieżącego roku w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Środowiska. 16 czerwca bieżącego roku zgromadzenie wspólników spółki Ekoregion w Bełchatowie. 20 czerwca bieżącego roku zgromadzenie akcjonariuszy spółki Arex w Kleszczowie oraz 5 zgromadzenie przedstawicieli Związku Powodów Gminy Kleszczów, gminy w Kleszczowie. 24 czerwca bieżącego roku w uroczystości zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych na terenie gminy Kleszczów oraz zgromadzenie spółki Solwa w Kleszczowie. Ponadto Urząd Gminy w Kleszczowie gościł 1 czerwca w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na terenie gminy Kleszczów przybywała oficjalna delegacja z Federacji Republiki Nigerii, złożona z uczestników programu dla wyższej kadry urzędniczej. 18 czerwca Urząd Gminy odwiedził zaproszeni goście przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów, przedstawiciele chińskiej spółki Yongyongoida Biotechnologia, a także polski inwestor Andrzej Salamon, którego firma PMT Trading działa w Chinach. Wizyta połączona ze zwiedzaniem kleszczowskich stref przemysłowych, powstającego w ogóle zakładu spółki Sponsor, miała na celu przedstawienie gościom oferty inwestycyjnej gminy Kleszczów, w tym warunkach inwestowania w podstrefie Kleszczów łódzkiej strefy ekonomicznej, specjalnej łódzkiej strefy ekonomicznej. Kontynuacja tematów podjętych podczas tej wizyty będzie regulowana na poniedziałek 4 lipca, spotkanie z prezesem zarządu łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz zaplanowane na wtorek 5 lipca spotkanie z Andrzejem Salamonem z firmy PMT Trading. Dziękuję. Panie wójcie, ja mam pytanie. Tego sprawozdania w okresie 24.05 do 13.06 wydano 14 zarządzeń. Z dnia 24 maja bieżącego roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w obrębie geodezyjnym Kolonia Przyczanowice. Można coś więcej na ten temat? O który grunt tu chodzi? No właśnie, to jest to chodzi o dzierżawę dla spółki gazowniczej. To jest tam, była podejmowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sieci gazowej i tam była podejmowana szkoła uczniowice. To jest właśnie ten punkt. A następne pytanie z dnia 25 maja bieżącego roku w sprawie określenia wzoru dokumentów związanych z rejestrem instytucji kultury gminy Kleszczów. Chciałem zapytać z dnia 25 maja bieżącego roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola samorządowego w Kleszczowie. Tutaj gdzieś dalej była informacja, że dyrektor nie został wyłoniony. Nie został wyłoniony, to druga informacja. Czy można przykręcać? Z tego co mi wiadomo, jedna osoba. Komisja składała się z 8 osobowego składu. I po prostu pan nie otrzymał jakby akceptacji do komisji. Czyli teraz by było głosowanie na ustawę. Żeby na największość. Rozumiem, że teraz będzie przygotowanie do następnego konkursu. No są druga droga jest też. Wójt może przygotować.
Nero, powierzyć, powierzyć. Dziękuję. Proszę pana radnego. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Wójcie, ja mam tutaj pytanie, momencie muszę sobie przewinąć. Odnośnie sprawozdania 24 maja, 15 czerwiec. Tutaj jest w zakresie zespołu zamówień publicznych informacja, że została podpisana umowa z wykonawcą Gazrem na czyszczenie sieci gazociągów z wody. Chciałbym wiedzieć, które odcinki sieci gazociągowej będą czyszczone i jak długo ich będzie i dlaczego akurat te i czy wyczyszczenie tych odcinków z wody poprawi dostępność gazu i zmniejszy uciążliwość, czyli powstawanie awarii, czyli zamarzanie różnego rodzaju części tej instalacji gazowej. Bardzo proszę. To jest pierwszy z analiz przeprowadzonych przez Polskie Sieci Gazowe. W tych punktach, gdzie najwięcej było tych zamarzeń, dlatego tych odwiertów miało być 10, wtedy wykonano wcześniej chyba, z tego co pamiętam, 5 albo 6. Ale nadal te problemy się pojawiały. W tej chwili po prostu przeanalizowali fachowcy, że zrobią jeszcze kilka tych odcięć i po prostu usunę tą wodę, czy zlikwidują skutki do końca, nie wiem. To jest ciężko powiedzieć na dzień dzisiejszy. Ale to wynikało z analizy przeprowadzonej przez już fachową grupę z Polskiej Sieci Gazowej. Proszę panie radny. Szanowny panie wójcie, ale skoro podana jest kwota, to wydaje mi się, że powinniśmy wiedzieć, za jaką długość odcinków gmina ponosi koszty. Czy to jest, nie wiem, kilometr, dwa, czy może 70. To nie jest długość, tylko to są odcinki po prostu, gdzie się odcina i po prostu, ale to jest specyfikacja właśnie przetargowa. Pan o czym teraz tam odpowiedź? Znaczy chciałbym wiedzieć, tak, że mieszkańcom odpowiada. Ten pasek też jest na stronie BIP-u, informacja o całym przetargu i wszystko jest ułożone. Czyli nie jesteście w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie? Jesteśmy w stanie, tylko ta informacja jest jawna, pani radny. I to może pan ją po prostu w tej chwili wejść i zobaczyć. W tej chwili nie mogę, bo mam jeszcze dwa pytania. To po prostu pytanie. Proszę, różne to ktoś tam po prostu przynieść informację. Proszę pan radny. Ja może akurat koledze Kamilowi odpowiem. Ta firma się specjalizuje, która wygrała ten przetarg, czy wykonuje tą usługę akurat. Specjalizuje się i powiedziała, że ze 100% pewnością ten gazociąg zostanie osuszony. W jakich punktach, czy w jakich odległościach, to oni punktowo, tak jak tutaj sekretarz zdążył zwrócić uwagę. A ja mam inne pytanie. Panie wójcie, była delegacja z Republiki Chińskiej, co wiązało się z wizytą prezydenta Chin. Czy już jakieś nieformalne kroki zostały poczynione, czy może już jakieś porozumienia zostały przygotowywane o współpracy z inwestorem chińskim? No, mamy właśnie te pierwsze spotkanie w poniedziałek, 4 listopada, to są 3 lipca. Są to dopiero wstępne rozmowy, bo ten inwestor jest zainteresowany naprawdę ogromną grupowacią, powierzchnią pod inwestycje. Nie wiem, czy będziemy w stanie w ogóle zapewnić takie tereny. Dlatego musimy najpierw rozmawiać też. Będzie być możliwe poszerzenie strefy specjalnej, niskiej strefy ekonomicznej w tym momencie. Jak wykorzystamy właśnie to, w tej chwili co mamy, ale już ją praktycznie kończymy. Musimy się do tego przygotować. Mamy spotkanie 4 lipca i później kolejne mamy spotkanie z panem Salomonem, który jest zainteresowany bezpośrednio inwestycją. Chodzi tam o bardziej o fotowoltaikę i biały gaz, białka z serwatki. Nie chcę tego po prostu w tej chwili tajemniczyć państwa, bo co będziemy mówić, jeżeli to jeszcze po prostu jest na forum takiej dyskusji. Tak? Proszę pana. Dziękuję. Nie zabieram w tej sprawie głosu, ale jeżeli usłyszałem, że jest to delegacja z Chin, to niestety muszę.
Wiemy wszyscy, co dają Chińczycy robić, jak budować i jak się zachowują po prostu w Europie. Mam nadzieję, panie wójcie, że nie zapomniał pan, chciałbym tutaj pana spytać, czy pan zadeklarował, że nie zapomniał pan, do czego ma nam służyć nasze strefy przemysłowe. Mianowicie, przez te wszystkie lata było tak, że mają zrobić zakłady produkcyjne. Żeby Chińczycy tam tutaj wzięcie hektarów pod tak zwaną logistykę, ja bym przestrzegał i prosiłbym o zachowanie tej tożsamości tych stref, którą ma w tej chwili. Także panie wójcie, może pan tutaj nam troszkę rozszerzył i co pan w tej materii sądzi, co pan myśli na ten temat, bo ja uważam, że nie powinniśmy iść w takiej małej gminie w logistykę. Nie mamy logistykę pod Piotrkowem, w koło jest już tych logistyk dużo. Tam po prostu ludzie z zatrudniania dostają ludzie, którzy po prostu nikomu nie chcę ubliżać, ale po prostu z niskim wykształceniem mamy, a my mamy największe, jak wiemy, a chyba też o tym wiemy, mamy największe bezrobocie wśród ludzi z wykształceniem wyższym niestety i to technicznym, więc proszę, żeby pan zachował tutaj powściągliwość, gdyby chodziło o logistykę. Jeżeli byłaby to firma produkcyjna, jestem za. Także mam pytanie, co pan sądzi o tym? Dziękuję bardzo. Panie radny, trudno mi dzisiaj w tej chwili cokolwiek deklarować. Wiadomo, że ta firma, która chce zainwestować, firma Salamon, chce zakład produkcyjny ogniw fotowoltaicznych i produkcję białka z serwaty. Na dzień dzisiejszy trudno cokolwiek powiedzieć więcej, bo ja też mam za mało danych dzisiaj, zresztą fundacja rozmawia na ten temat. Państwo radni będziecie decydować, czy te tereny sprzedacie tej firmy, czy nie. Także tutaj może pan być spokojny o tę kwestię. Ale skoro ma postać szlak Edwardy szlak, a Chińczycy chcą robić to ekspansję na zachód, myślę, że Polska będzie takim dobrym terenem do inwestowania i powinniśmy z tego skorzystać. Jeżeli to będzie oczywiście z korzyścią dla naszej gminy, bo ostateczne słowo będzie leżało do państwa. Tak, ale logistycznie się wykładali. Proszę pan radny Różakowski. Ja miałem akurat przyjemność, kolego Henryku, uczestniczyć w delegacji polskiej podczas tej wizyty. I mogę zapewnić, że delegacja chińska, jak również prezes Salamon, nie byli zainteresowani działaniami logistycznymi na terenie tutaj. Ich interesuje tylko i wyłącznie produkcja i myślę, że tutaj będą już działania bardziej władz centralnych niż my, bo władzom centralnym, jak widać, sprzedaży telewizyjnych i medialnych, bardzo zależy na współpracy z Chińską Republiką Ludową. Dziękuję. Proszę o głos pana radnego. Panie radny, szanuję pana i również chciałbym, żeby pan szanował nas, radnych. I nie przypominam sobie, żeby radny Kamil pytał pana o coś. I ja też nie pytałem pana. Czy słyszeliście państwo, żeby... Ale tylko to, co pan robi poza radą, to mnie najmniej interesuje, proszę pana. I niech się pan nie popisuje tutaj. Ja pytałem wójta. Pan na razie nie jest wójtem, więc panna odpowiedź mogę sobie potraktować jako żart. Ja pytam najwyższego urzędnika w gminie, co on na to myśli, co on o tym sądzi. A pan wchodzi na antenę? Nie wiem po co, na co i dlaczego. Dziękuję. Proszę. Proszę o to, co prawda. Kolego Henryku, bo lubię. Dziękuję. Proszę pan radny Jarzą. Ja chciałbym się też troszeczkę ustosunkować do wypowiedzi kolegi Mariusza. Moje pytanie nie padło na pewno, jaka to jest firma, czy ona ma kompetencje, czy nie. Tylko uczestniczyłem wcześniej w rozmowach z gazownią i wiem, że na etapie tych rozmów w pierwszej części był pominięty jeden z odcinków, gdzie była awaryjność bardzo duża. Więc stąd moje zainteresowanie, żeby tego odcinka nie pominąć. To po pierwsze, teraz mam jeszcze pytania do pana wójta,
Tutaj jest informacja, że 16 czerwca uczestniczył Pan w zgromadzeniu wspólników spółki Ekoregion. Chciałbym wiedzieć, Panie Wójcie, czy może Pan scharakteryzować jakieś najważniejsze rzeczy z tego spotkania, czy być może udało się kogoś, jakiegoś przedstawiciela gminy Kreszczów wciągnąć do zarządu albo do rady nadzorczej, z tego względu, że gmina Kreszczów ma w tej chwili blisko 50% udziału i wydaje mi się, że to by było odpowiednie. I kolejne moje pytanie, bo też jest informacja, że 20 czerwca brał Pan udział w zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Arex. Też chciałbym prosić o coś więcej, na czym polegało i czy były jakieś ważne strategiczne rozmowy i tematy poruszone. Dziękuję bardzo. Na te poprzednie pytania dotyczyły Pan Czesławek, który zajmuje się nazwiskiem, odpowie Panu szczegółowo. Dobrze? Na te poprzednie pytania. Za chwilę po odpowiedzi Pana Czesławek. Dobrze. Oczywiście, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, czyli umowa, która jest związana z oczyszczeniem gazociągów, obejmuje odcinek Wola Trzymalina Kolonia, wysokość posesji numer bodajże 9. To Łęgińska ulica, druga ulica Słonecznej do skrzyżowania. Później całość ulicy Słonecznej od skrzyżowania z ulicą Długą do ronda na Hubach. I później Huby praktycznie do nowo budowanego ronda pod lasem. Czyli około 5 km. Super, jeszcze nie wiem, co mi sam nie wiem, bo tam coś... Znaczy na Miłej też była awaria, ale być może ten odcinek i zahaczenie ronda spowoduje, że nie będzie. Dziękuję. Przepraszam bardzo, jeszcze jeśli mogę. Jeden z tych odcinków został pominięty wcześniej, we wstępnej fazie, a teraz jest umieszczony, więc super, dziękuję bardzo. Powiem na posiedzeniu, jak rozumiem, właśnie w 10. walnym zgromadzeniu zwyczajnym. Był sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok. Chcę powiedzieć, że spółka osiągnęła 8,5 miliona dochodu. Przepraszam, zysku czystego netto, dochodu tu się nie ma, który został przeznaczony na podniesienie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie udziału, czyli dzisiaj udział był 5800, gdzie wcześniej kupowaliśmy go w ubiegłym roku. Koniec listopada po 5 tysięcy za jeden udział. Dzisiaj jest wartości 5800 i każdy następny wspólnik, który będzie chciał kupić, czy po prostu zwiększyć swój kapitał jako udziałowiec czy wspólnik, musi zapłacić 5800. Czyli powiedzmy, jest to tak zwana dywidenda w tym momencie dla naszego urzędu około 4 milionów złotych. Co więcej, spółka uruchomiła już RIPOK w pełnym takim jakby profesjonalnym sposobie odzyskiwania recyklingu. Jest to jeden, podejrzewam, że z piękniejszych zakładów w Polsce, w Jurkowie, który już pracuje od czerwca tego roku, koniec maja, początek czerwca. Ten recykling jest tam odzyskiwany w około 80-90%. Także myślę, że zyski firmy będą coraz większe, aczkolwiek firma dzisiaj inwestując jeszcze w drugi rybok w Botartowie niesie inwestycje i to będzie amortyzacją w przyszłym roku. Te zyski będą firmy mniejsze, ale ten kapitał zostanie w firmie. Także dzisiaj ten podniesiony nominał to tak samo jakbyśmy dostali dywidendę w wysokości 4 milionów złotych. Jeszcze raz to podkreślam. Tak. Jeśli chodzi o firmę Arex, też. Firma Arex miała zysk netto około 8 tysięcy złotych. Ta działalność jest oparta na telekomunikacji, na przestrzeni internetowej. Dzisiaj też jest, już próby są włączenia telewizji kablowej. Tak samo działalność jest poprzez nasz stację paliwową. Firma idzie w kierunku jakby całej gminy zagospodarowania poprzez światłowody. Myślę, że te zyski firmy też będą zastały poprzez to, że będzie większa atrakcyjność i przemysłowość tych światłowodów. To tyle. Na pewno nie będzie gorzej niż po prostu w tych latach, czy poprzednich.
Już mam. Proszę o głosowanie, panie Jarzu. Mówicie odnośnie pierwszej spółki Ekoregion, zadałem jeszcze pytanie, czy ja rozumiem, że pan twierdzi i te liczby, które pan podał, oczywiście to przedstawiają, że zalokowane pieniądze będą w przyszłości prawdopodobnie przynosiły zyski, ale czy nie uważa pan, że mając 50% udziału, chyba 51%, o ile się nie mylę, to gmina Kleszczów powinna mieć kogoś z przedstawicieli w zarządzie, ewentualnie większą liczbę osób w Radzie Nadzorczej? Bo wydaje mi się, że równocześnie z dokapitalizowaniem spółki miały iść nowe miejsca pracy, miały iść odpowiedni sposób zarządzania, czyli tak naprawdę decyzje, które podejmuje się w spółce, też powinny być jak gdyby zależne od gminy Kleszczów, a wiadomo, prezes bardzo często podejmuje decyzje, tak? Po prostu jest to inwestycja po pierwsze kapitałowa, po drugie mamy 49%, zresztą jak zna pan podróż spółek handlowych, my przez wiele lat mieliśmy największe udziały w tej firmie, mieliśmy dwóch członków nadzorczych i mieliśmy kogoś w zarządzie i nie było grup. Ja nie żądam dzisiaj po prostu od spółki, żeby od nas ktoś tam był w zarządzie, być może już taka sytuacja nastąpi, ale to musi decydować się Rada Nadzorcza, bo Rada Nadzorcza decyduje, kto będzie w zarządzie. W Radzie Nadzorczej jest 11 osób, to muszą się zgodzić, kto już zostali z policji, żeby takie zmiany nastąpiły. Po prostu musi być zwykła większość, żeby nastąpiły w zarządzie te zmiany. Dzisiaj, z tego co państwo wcześniej mówiłem, interesują zyski tej firmy, a nie po prostu, nie wiem, czy pan ma może swego kandydata, że pan tak zabiegał tutaj udział, znaczy wprowadzenie członka do zarządu, czy do członka do rady zawsze. Najważniejsze dla mnie w tym momencie jest to, że ta spółka inwestuje, że powstaje drugi rybok, który będzie jednym z większych ryboków, bo w całości mają być przerabiane około 150 tysięcy ton śmieci rocznie. Czyli tutaj są inwestycje i ja bym nie chciał w tym momencie tej spółce w jakiś sposób zagrażać. Dziękuję panie wójcie. Chciałbym panu powiedzieć, że niestety miałem swojego kandydata, ale gdybym go miał, to bym nie poszedł do pana i nie mówił albo nie prosił o to, bo nigdy w historii współpracy mojej z panem nie doszło do takiej sytuacji. To po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem powinien być ktoś w zarządzie mając 49% udziałów, bo to jest nie 20 kilka, jak mieliśmy wcześniej, tylko ponad dwa razy więcej i też powinna być większa grupa osób w Radzie Nadzorczej. Skoro pan, panie wójcie, nie będzie o to zabiegał, no to moim zdaniem jest to błędna decyzja. Dziękuję bardzo. Panie radny, pan może się pytać, ale nie może pan mi nakazywać, co ja mam robić. Nie nakazałem, panie wójcie. Nie, pan cały czas po prostu próbuje mi nakazać, co ja mam zrobić. Być może przyjdzie ten czas, że będziecie mieli członka zarządu i będziemy mieli może większość w Radzie Nadzorczej. Ale to nie jest istotne na dzień dzisiejszy, bo firma jest w procesie inwestycji i to dużo, bo ta wartość firmy wzrośnie do 160 milionów złotych. Czyli my inwestujemy dzisiaj 20 kilka milionów, będziemy mieli wartość około 80 milionów złotych. I to jest najistotniejsze. Panie radny, ja bardzo przepraszam, ale już w tym temacie wyczerpał pan możliwość zabierania głosu, także dobrze. Pan wybaczy. Dobrze, dziękuję. Proszę radny. Nigdy nie dobrze, dziękuję. Radny Kamil. Wyczerpał, to ja powiem. Panie wójcie, niestety no bliżej mi do stwierdzeń pana radnego niż do stwierdzeń pana. Dlaczego tak sądzę? Proszę pana, jest pan w całkowitym błędzie, bo żaden prywatny inwestor, gdyby tam takie pieniądze zainwestował, swoje pieniądze, nie pozwoliłby sobie na to, żeby ktoś mu na nosie grał i wstawiłby tam swoich ludzi. To jest normalne. To jest takie normalne, jak trzeba założyć, że trzeba założyć skarpety, jak się zakłada pantofle. Bo nieładnie by się wyglądało bez skarpety, prawda? Chociaż co nie prawda, co gorsze, niektórzy tak chodzą. Ale to ich pominać. Powinniśmy mieć co najmniej, my powinniśmy mieć, mało tego, my powinniśmy mieć przewagę w zarządzie mając. Tak powinna być umowa skonstruowana, że, bo my tam mamy swoich pieniędzy 30 milionów złotych. No, jeżeli pan mówi, że tyle wzrosło, plus 6 co było, plus 20, to jest 30 milionów złotych.
Mało tego. Podejrzewam, że zagrali wam na nosie elegancko. Zrobili was tak zwanego konia. Podejrzewam. Tu ma pan bez aluzji. Wie pan dlaczego? To jest, to podniesienie tego kapitału, to jest zabezpieczenie dla WOŚ-u, Wojewódzkiego Ochrony, tego działu ochrony środowiska, bo tam jest, oni brali pożyczkę. Funduszu. Funduszu. Bo oni tam mają ogromną pożyczkę. Nie wiem dokładnie ile, ale chyba 130 milionów złotych. Coś takiego. 160 byłoby, nie zmniejszali, ale nie będę się kłócił. Proszę mówić prawdę. Ale mówi proszę pana, więc mówię. Mówię, potężne pieniądze mają tam. Potężne pieniądze. I to jest w zasadzie na potrzeb to, że włożyli na podwyższenie kapitału ten zysk, o którym pan mówi, to 8 milionów, de facto oni zabezpieczyli swoje pieniądze. Gdyby firma runęła, to mają już te 8 bani. Natomiast pan określił na tamtej sesji wyraźnie, że dywidenda spodziewana jest najwcześniej w roku 2019. Więc proszę teraz nie mówić, że jest jakaś dywidenda, ale to tak w uzupełnieniu. Ja natomiast mam swoje pytanie odnośnie tego punktu, że jesteśmy, a mianowicie sprawozdanie z działalności wójta gminy Kleszczów w okresie między sezonem. Ja mam inne pytanie, o którym pan tutaj nie wykazał, bo nie mógł pan wykazać, bo pan może nawet o tym nie wie. Ja bym chciał zapytać pana, najpierw postawię pytanie, a później uzasadnię to pytanie. Ja bym chciał zapytać pana, czy coś panu wiadomo, lub czy podejmował pan takie działania, żeby majstrować przy relacji z sesją. Przy jakości relacji wideo z sesji. Dlaczego uzasadnię? Szanowni Państwo, gdy tutaj zabierałem głos na poprzedniej sesji, wskazywałem, był taki temat, gdzie były poruszane organizacje, które nowe organizacje, które urodziły się w gminie Kleszczów. I wskazywałem tam na nepotyzm, na powiązania, żeby odpowiedzieć na patologię, jaka panuje w naszej gminie. Wskazywałem tam nazwiskami, żeby ludzie w gminie wiedzieli, jak sobie działa obecny trzon Rady Gminy, że tak powiem, która powstała, który był. Też jest informacja, że 20 czerwca brał pan udział w zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Arex. Też chciałbym prosić o coś więcej, na czym polegało i czy były jakieś ważne strategiczne rozmowy i tematy poruszone. Dziękuję bardzo. Poprzednie pytanie dotyczyło pan Czesławek, który zajmuje się zasadnictwem. Odpowie panu szczegółowo. Dobrze? Na te poprzednie pytania. Za chwilę po odpowiedzi pana Czesławek. Dobrze. Oczywiście, panie wójcie. Szanowni Państwo, czyli umowa, która jest związana z oczyszczeniem gazociągów, obejmuje odcinek Wola Trzymalina Kolonia, wysokość posesji numer bodajże 9. To Łęgińska ulica Długa, ulica Słoneczna do skrzyżowania. Później całość ulicy Słonecznej od skrzyżowania z ulicą Długą do ronda na Hubach. I później Huby praktycznie do budowanego ronda pod lasem. Czyli około 5 km. Super, już nie wiem, co nic nie wiem, bo tam czas. Znaczy na Miłej też była awaria, ale być może ten odcinek i zahaczenie ronda spowoduje, że nie będzie. Dziękuję. Przepraszam bardzo, jeszcze jeśli mogę. Jeden z tych odcinków został pominięty wcześniej, we wstępnej fazie, a teraz jest umieszczony, więc super, dziękuję bardzo. Proszę. Powiem na posiedzeniu, jak rozumiem, właśnie w 2010 z Zgromadzeniu Zwyczajnym. Był sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok. Chcę powiedzieć, że spółka osiągnęła 8,5 miliona dochodu. Przepraszam, z zysku czystego netto, dochodu by się nie mogło z obszaru, który został przeznaczony na podniesienie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie udziału, czyli dzisiaj udział był 5800, gdzie wcześniej kupowaliśmy go w ubiegłym roku. Koniec listopada po 5 tysięcy za jeden udział. Dzisiaj jest wartości 5800 i każdy następny wspólnik, który będzie chciał kupić, czy po prostu zwiększyć swój kapitał jako udział obecny, czy wspólnik, musi zapłacić 5800. Czyli powiedzmy jest to tak zwana dywidenda w tym momencie dla naszego urzędu około 4 milionów złotych. Co więcej, spółka uruchomiła już RIPOK w pełnym takim jakby profesjonalnym sposobie
odzyskiwanie recyklingu. Jest to jeden, podejrzewam, że z piękniejszych zakładów w Polsce, w Jurkowie, który już pracuje od czerwca tego roku, koniec maja, początek czerwca. Ten recykling jest tam odzyskiwany w około 80-90%. Także myślę, że zyski firmy będą coraz większe, aczkolwiek firma dzisiaj inwestując jeszcze w drugi rybok w Gotartowie niesie inwestycje i to będzie amortyzacją, że w przyszłym roku te zyski będą firmy mniejsze, ale ten kapitał zostanie w firmie. Także dzisiaj ten podniesiony nominał to tak samo jakbyśmy dostali dywidendę w wysokości 4 milionów złotych. Jeszcze raz to powtórzę. Tak. Jeśli chodzi o kolegę, o firmę Arex. Też. Firma Arex miała zysk netto około 8 tysięcy złotych. Ta działalność jest oparta na telekomunikacji, na przestrzeni terytorium. Dzisiaj też jest, już próby są włączenia telewizji kablowej. Tak samo działalność jest poprzez naszą stację paliwową. Firma idzie w kierunku jakby całej gminy zagospodarowania poprzez światłowody. Myślę, że te zyski firmy też będą zastały poprzez to, że będzie większa atrakcyjność i przemysłowość tych światłowodów. I to tyle. Na pewno nie będzie gorzej niż po prostu w tych latach się potrzeba. Już pan. Jak proszę o głos, panie radniarzu. Mówicie odnośnie pierwszej spółki Ekoregion, zadałem jeszcze pytanie, czy ja rozumiem, że pan twierdzi i te liczby, które pan podał, oczywiście to przedstawiają, że zalokowane pieniądze będą w przyszłości prawdopodobnie przynosiły zyski, ale czy nie uważa pan, że mając 50% udziału, chyba 51%, o ile się nie mylę, to gmina Kleszczów powinna mieć kogoś z przedstawicieli w zarządzie, ewentualnie większą liczbę osób w Radzie Nadzorczej? Bo wydaje mi się, że równocześnie z dokapitalizowaniem spółki miały iść nowe miejsca pracy, miały iść w odpowiedni sposób zarządzania, czyli tak naprawdę decyzje, które podejmuje się w spółce, też powinny być jak gdyby zależne od gminy Kleszczów, a wiadomo, prezes bardzo często podejmuje decyzje, tak? Po prostu jest to inwestycja po pierwsze kapitałowa, po drugie mamy 49%. Zresztą jak zna pan kodeks spółek handlowych, my przez wiele lat mieliśmy największe udziały w tej firmie. Mieliśmy dwóch członków rady nadzorczej i mieliśmy kogoś w zarządzie i nie było grup. Ja nie żądam dzisiaj po prostu od spółki, żeby od nas ktoś tam był w zarządzie. Być może że taka sytuacja nastąpi, ale to musi decydować się Rada Nadzorcza, bo Rada Nadzorcza decyduje, kto będzie w zarządzie. W Radzie Nadzorczej jest 11 osób, to muszą się zgodzić, kto zostanie z policji, żeby takie zmiany nastąpiły. Po prostu musi być zwykła większość, żeby nastąpiły w zarządzie tych zmian. Dzisiaj, z tego co państwo wcześniej mówiłem, interesują zyski się w firmie, ale po prostu, nie wiem, czy pan ma może swego kandydata, że pan tak zabiega o tutaj udział, znaczy wprowadzenie członka do zarządu, czy do członka do rady nadzorczej. Najważniejsze dla mnie w tym momencie jest to, że ta spółka inwestuje, że powstaje drugi rybok, który będzie jednym z większych ryboków, bo w całości mają być przerabiane około 150 tysięcy ton śmieci rocznie. Czyli tutaj są inwestycje i ja bym nie chciał w tym momencie tej spółce w jakiś sposób zagrażać. Dziękuję panie wójcie, chciałbym panu powiedzieć, że niestety miałem swojego kandydata, ale gdybym go miał, to bym nie poszedł do pana i nie mówił albo nie prosił o to, bo nigdy w historii współpracy mojej z panem nie doszło do takiej sytuacji. To po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem powinien być ktoś w zarządzie mając 49% udziału, bo to jest nie 20 kilka, jak mieliśmy wcześniej, tylko ponad dwa razy więcej i też powinna być większa grupa osób w Radzie Nadzorczej. Skoro pan, panie wójcie, nie będzie o to zabiegał, no to
Moim zdaniem jest to błędna decyzja. Dziękuję bardzo. Nie radny, pan może się pytać, ale nie może pan mi nakazywać, co ja mam robić. Nie nakazałem panie wójcie. Nie, pan cały czas po prostu próbuje mi nakazać, co ja mam zrobić. Być może przyjdzie ten czas, że będziemy mieli członka zarządu i będziemy mieli może większość w razie na zawsze. Ale to nie jest istotne na dzień dzisiejszy, bo firma jest w procesie inwestycji i to dużo. Bo ta wartość firmy wzrośnie do 160 milionów złotych. Czyli my inwestujemy dzisiaj 20 kilka milionów, będziemy mieli wartość około 80 milionów złotych. I to jest najistotniejsze. Panie radny, ja bardzo przepraszam, ale już w tym temacie wyczerpał pan możliwość zabierania głosu, także dobrze. Pan wybaczy. Dobrze, dziękuję. Proszę radny. Nigdy nie wiem, dobrze, dziękuję. Radny Kamil wyczerpał, to ja powiem. Panie wójcie, niestety no bliżej mi do stwierdzeń pana radnego niż do stwierdzeń pana. Dlaczego tak sądzę? Proszę pana, jest pan w całkowitym błędzie, bo żaden prywatny inwestor, gdyby tam takie pieniądze zainwestował, swoje pieniądze, nie pozwoliłby sobie na to, żeby ktoś mu na nosie grał i wstawiłby tam swoich ludzi. To jest normalne. To jest takie normalne, jak trzeba założyć, że trzeba założyć skarpety, jak się zakłada pantofle. Bo nieładnie by się wyglądało bez skarpety, prawda? Chociaż co nieprawda, co gorsze, niektórzy tak chodzą. Ale to ich pominać. Powinniśmy mieć co najmniej, my powinniśmy mieć, mało tego, my powinniśmy mieć przewagę w zarządzie mając. Tak powinna być umowa skonstruowana, że, bo my tam mamy swoich pieniędzy 30 milionów złotych. No, jeżeli pan mówi, że tyle wzrosło, plus 6 co było, plus 20, to jest 30 milionów złotych. Mało tego, podejrzewam, że zagrali wam na nosie elegancko, zrobili was tak zwanego konia, podejrzewam. To ma pan bez aluzji. Wie pan dlaczego? To jest, to podniesienie tego kapitału, to jest zabezpieczenie dla WOŚ-u, Wojewódzkiego tego działu ochrony środowiska, bo tam jest, oni brali pożyczkę. Funduszu. Funduszu, bo oni tam mają ogromną pożyczkę. Nie wiem dokładnie ile, ale chyba 130 milionów złotych. Coś takiego. 160 byłoby nie zmniejszali, ale nie będę się kruszył. Proszę mówić prawdę. Ale mówi proszę pana, prawdę. Więc mówię. Mówię, potężne pieniądze mają tam. Potężne pieniądze. I to jest w zasadzie na potrzeb to, że włożyli na podwyższenie kapitału ten zysk, o którym pan mówi, to 8 milionów, to de facto oni zabezpieczyli swoje pieniądze. Gdyby firma runęła, to mają już te 8 baniów. Natomiast pan określił na tamtej sesji wyraźnie, że dywidenda spodziewana jest najwcześniej w roku 2019. Więc proszę teraz nie mówić, że jest jakaś dywidenda, ale to tak w uzupełnieniu. Ja natomiast mam swoje pytanie odnośnie tego punktu, że jesteśmy, a mianowicie sprawozdanie działalności wójta gminy Kleszczów w okresie międzysezonu. Ja mam inne pytanie, o którym pan tutaj nie wykazał, bo nie mógł pan wykazać, bo pan może nawet o tym nie wie. Ja bym chciał zapytać pana i najpierw postawię pytanie, a później uzasadnię to pytanie. Ja bym chciał zapytać pana, czy coś panu wiadomo lub czy podejmował pan takie działania, żeby majstrować przy relacji z sesji, przy jakości relacji wideo z sesji. Dlaczego uzasadniam? Szanowni państwo, gdy tutaj zabierałem głos na poprzedniej sesji, wskazywałem, był taki temat, gdzie były poruszane organizacje, które nowe organizacje, które urodziły się w gminie Kleszczów. I wskazywałem tam na nepotyzm, na powiązania, żeby odpowiedzieć na patologię, jaka panuje w naszej gminie. Wskazywałem tam nazwiskami, żeby ludzie w gminie wiedzieli, jak sobie działa obecny trzon Rady Gminy, że tak powiem, która powstała, który był no jeszcze 2-3 miesiące temu byliście razem, teraz jesteście rozdzieleni i jedna z tych gałęzi, panie z tych odnóg. Proszę pana, żeby było jasno. Z szacunkiem jesteśmy w punkcie informacji o wójta w okresie międzysesji. Ale proszę pana. Takie pytania, panie radny. Ale dałem pytanie. Pod koniec sesji. Nie, dałem pytanie, proszę pana. Czy pan działał? Ale dlaczego pytam? Uzasadnia. A dlaczego jeszcze drugie uzasadnienie moje? Bo znowu na końcu można wyciszyć, zdeformować. Dlatego pytam teraz, w tym punkcie. Proszę, niech pan skończy. No więc, dziękuję. Wskazywałem nazwiska radnych i ich rodzin, najbliższych rodzin, którzy korzystają z tego powodu, że radny, radna jest
radną, jest druga osoba, jest na przykład fundacji, organizacja, która jest dofinansowywana z naszych pieniędzy w swoim składzie, w swoich zarządach, bo w swoim składzie, w swoich zarządach ma ludzi, ja mówiłem o nazwiskach publicznych, nie mówiłem o tym. Więc jest ta patologia, że syn jest, czy córka jest radnym, rodzeństwo jest w fundacji, powstaje organizacja, gdzie w zarządzie jest mama albo tata. I pieniążki sobie jeżdżą w koło, bo wiadomo, że rada, fundacja, wskazywałem nazwiska. Dzisiaj tych nazwisk nie będę wskazywał i proszę o odpowiedź, czy pan tam, to było zrobione wyciszenie konkretnie tego fragmentu, jest maksymalnie wyciszone, także nie idzie zrozumienie, czy to pana wniosek, czy to pana działanie, czy po prostu błąd techniczny. Jeżeli, obojętnie, czy to błąd, czy to pan kazał, to proszę to naprawić. I proszę mnie stosować na przyszłość, bo zakrawa to, brzydko mówiąc, na cenzurę. Dziękuję uprzejmie. Proszę panie Wójcie. Panie radny, ja nie wiem, o czym pan mówi. No ja dlatego powiedziałem panu wyraźnie. Ale ja nie wiem, o co pan mówi. Dzisiaj nie będę już wymieniał nazwisk, no nie chcę tego. Ja nie znam żadnych obowiązek takich, że tam jest rodzinny... Powiedz panu? Ojciec. Dobra. Panie radny, nie, nie udzieliłem panu głosu. Panie Wójcie, nie udzieliłem panu głosu, panie radny. A chciałem jeszcze wrócić do poprzedniej sytuacji, którą pan mówił na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To nie był pomysł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tylko to był mój pomysł o dokapitalizowanie tej spółki. I chcę panu powiedzieć, że Wojewódzki Fundusz chce umorzyć jak najszybciej te udziały. I tam kwota już jest zapisana po 7200. A tak dzisiaj tak naprawdę ta wartość rynkowa tego udziału będzie warta może 12, może 15 tysięcy. Bo tak to się rzuca. Także pan tu nie ma racji, a jeszcze chcę panu powiedzieć, bo pan tutaj się rzuca na jakieś kwoty, tak? Tylko że na ostatniej sesji 14 milionów złotych na kompensację mocy biernej nikt z państwa się nie odezwał. Ponieśliśmy 14 milionów, gdzie do dzisiaj linie energetyczne kosztują nas 160 milionów złotych i nadal w niej inwestujemy. Po to tylko, żeby uzyskać tą kompensację mocy biernej. To nie jest rozbudowa linii energetycznej. Nikt z państwa się o te 14 minut nie pyta. Które nas to kosztuje, tak? A mógłby to równie dobrze robić zakład energetyczny. Ale my to płacimy. Panie radny, czy w kwestii punktu informacji o działaniu wójta? Tak. Proszę bardzo. To myślę wypowiedzi, że pan nie wie, panie wójcie. Ja konkretnie mówiłem, nie, ale nie chcę dla tej grzeczności, że nie chcę wyciągać tych ludzi znowu na powierzchnię. Powiem panu w przerwie nazwiska, a pan sobie może to potwierdzić, wysłuchując w dobrej jakości tego nagrania. A natomiast nie odpowiedział mi pan, co z tym nagraniem. Czy będzie poprawione, czy nie? Pan, który nagrywa, i może powiedzieć, czy ja manipulowałem. Zawsze taka sytuacja? Komisję śledczą. Absolutnie nie. Taka sytuacja nie miała miejsca. Natomiast te nazwiska zostały wycięte po konsultacji z osobą, która zajmuje się ochroną danych osobowych. Także nie było to w żaden inny sposób, czy to jakaś ingerencja osób trzecich, tak jak mówię, było konsultowane z osobą, która zajmuje się ochroną danych osobowych. Proszę, adwokat do pana, nie, chciałbym uczestniczyć w tym i odpowiedzi odzyskać, bo mogę iść z tym do prawnika raz kolejnego. Proszę pana, to były osoby publiczne, bo będąc, stając się na przykład członkiem zarządu czy prezesem organizacji X, jest się człowiek i gdy się pobiera pieniądze do finansowania z pieniędzy publicznych, jest się osobą publiczną. Osoba, która jest w fundacji, jest osobą publiczną i radny jest osobą publiczną. I nie ma tu mowy o żadnym, proszę pana, o żadnej ochronie danych osobowych. Bo ja nie powiedziałem, że ma 50 tysięcy, 80 tysięcy. Ja powiedziałem nazwiska. I niech pan nie mówi takich rzeczy, bo to po co to pan? Pośmiertać się. Pan przekazuje informacje, które uzyskał. Dziękuję, proszę pan radny. Ja pytanie do pana wójta, bo panie wójcie, mam takie pytanie, bo na każdych sesjach, jeśli jest jakieś tam spotkanie, czy to pan wójt uczestniczy w ekoregionie, czy pan sekretarz, zawsze tutaj radni zadają pytanie, że powinniśmy mieć tam dodatkowego członka zarządu, czy tam większą ilość w Radzie Nadzorczej. No i pan tutaj dzisiaj mówi, że
na razie jeszcze się wstrzymujemy, a żeby już nie powielać na kolejnych sesjach tych dyskusji, to czy może Pan powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać, czy jakiś Pan, nie wiem, ma jakieś przemyślenia, czy kiedy Pan podejmie takie działania, że tam jakiś członek zarządu będzie dodatkowo, czy będzie zwiększona rada nadzorcza? Dziękuję bardzo. Ciężkie jest pytanie i po prostu ciężko powiedzieć, powiedziałem, spółka działa do kodeksu prawa handlowego i musi być zawsze większość, musi być zgoda wspólników, musi być zgoda rady nadzorczej. To nie jest tak po prostu, że ja to powiem, że jestem największy wspólnik, to proszę mi dodać, tak? To nie jest tak do końca. Aczkolwiek nie mówię, że na ten temat nie rozmawiam. Być może w najbliższym czasie pojawi się członek zarządu, pojawi się może osoba dodatkowa w radzie nadzorczej. Wtedy też są próby, żeby zmniejszyć radę nadzorczą, bo jest 11 członków rady nadzorczej. Też osobiście uważam, że jest to za duża liczba członków. Ja rozumiem, że rozmowy to jakieś tam kwestia jeszcze tam z drugiego czasu, już kończy się kolejna inwestycja kontraktu, gdzie po prostu już w trakcie takich inwestycji no, trudno robić zmiany, szkodzić spółce. No, tak się ładnie mówi z zewnątrz, a nikt z Państwa nie wie, co tam się tak naprawdę w środku dzieje. Fajnie jest, Maria. W kwestii nagrania? Proszę pana, nie, nie, nie. Proszę bardzo. To jest proszę. Ale to, no, a sam pan zaczął sesję od szacunku. Pan już pan trzy razy zabrał wodę. Szacunek? Nie, dwa razy. Dwa razy, a trzy mi. Przysługuje sam pan to zapisywał, podpisywał ustawę. To do czego, panie? Panie wójcie, jeszcze nawiązując do tego ekoregionu Bełchatów. Tu pan pięknie mówi, pod publikę uważam, pod publikę, tak, nie pomyliłem się, że powstał piękny zakład w Julkowie. A co nas to obchodzi jakiś Julków? Niech pan tu powie Kowalskiemu czy któremuś, ilu ludzi będzie pracować w tym Julkowie z Kleszczowa, niech pan powie. Nas interesuje miejsca pracy i kasa i to wszystko. A kasy jak nie było, tak nie ma? Kasy jak nie było, tak nie ma, to 2019 już to pan zapewnił na poprzedniej sesji, że nie będzie. W to, co tutaj pan mówi, że pan tam przelali tego, to wszystko, nie chce się spotkać. Co jest równoznaczne, niech pan posłucha, że pan nie mówi takich rzeczy. Bo ale mówi pan po prostu nie. Ale panie wójcie, ja panu przeszkadzaj, pan mi pozwoli do gościu i będzie to szybko zawsze. Po to takie rzeczy. Proszę pana, jeszcze raz panu mówię, bo tak jak ja, mnie interesuje, czy za śmieci zapłacę 2 zł, czy 3. Płaciłem jak płacę, a podobno mamy płacić więcej, bo już Bełchatów jest głośno. Między innymi my też. Z miejsc pracy nie przybyło ani jednego. W zarządzie nie ma nikogo. Pieniądze zawieszone, nasze pieniądze bezprocentowo zawieszone do 2019 roku. Nie wiadomo, co będzie po 2019. I pan tu ogłasza sukces. No niech się pan powstrzyma trochę. Dziękuję. Panowie Jurkowa, jest nas się odnieść. Proszę pan. Panie Rady, pan nie wie w ogóle o czym pan mówi. Po pierwsze mówi pan nieprawdę, bo jednoznacznie jest to, że podwyższenie nominału jest jednoznacznie wypłatą dywidendy. To jest to samo. Firma musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Jest to jednoznaczne. I pan nie wprowadza tutaj właśnie opinii publicznej w nieprawidłowe informacje, bo pan po prostu nie wie, co pan w ogóle mówi. Firma jest piątą firmą w Polsce, w sposób profesjonalny obsługuje naszą gminę i ponad 50-60 gmin innych jeszcze. I nie można w ten sposób twierdzić, co pan mówi. Bo pan powiedziałem, firmy, które dzisiaj jesteśmy udziałowcem, czy jednoosobowym, czy z wielu wspólników, w które cały czas inwestujemy potężne pieniądze. Tak jak pan powiedział, Benelux Service 160 milionów, tak? Plus te 14 milionów, które w tej chwili daliśmy na kompensację muzyki, o którym pan w ogóle nie mówi. Tak, no, to panie radny, jakie zyski? Komu te zyski przychodzą, żeby pan? A ludziom, bo kto z tego, kto ma tanie prąd na przesyłę? Tak naprawdę firma kuleje na przesyłę. Pan o tym doskonale. Dziękuję, proszę pan radny Jaszczyński. Dziękuję bardzo. Może trochę tak podstępem, ale panie wójcie, ja chciałbym na przyszłość, jeśli mogę prosić, to żeby pan też się zastanowił nad swoimi słowami, bo zdaje mi się, że tutaj na tej sali wypowiadał pan słowa, że po objęciu większości udziałów i dokapitalizowaniu spółki w zarządzie będą korzyści, jakie gmina będzie miała, to, że w zarządzie będzie zasiadała osoba z ramienia Urzędu Gminy, czy z ramienia Gminy Kleszczów i w Radzie Nadzorczej też. Panie wójcie, to był jeden z pana argumentów, tak samo jak miejsca pracy. Dziękuję bardzo.
panie radny, mówi pan po prostu nieprawdę. Jak mogę na przykład pracownika oddelegować do zarządu? Co pan, mogę panu podać za kłopoty? Z ramienia. Jak z ramienia? Powiedział pan z urzędu, jak mogę do zarządu prowadzić osoby? Czy pan w ogóle wie, co pan mówi? Z ramienia urzędu. Pan nie ma pan mówi? Proszę bardzo, mój rzeczą. Brawo. Ostatni raz w kwestii jako regionu? Tak. Proszę bardzo. Panie Wójcie, no śmiałem twierdzić, że żeby wobec pana zachować się elegancko, to powiem panu, że zachowuje się pan nieelegancko. Żeby nie powiedzieć gorzej. Doradnego jednego, doradnego drugiego, doradnego trzeciego, do mnie. Mówi pan, nie wiesz co mówisz, nie wiesz gdzie jesteś, jesteś gół i tak dalej. W ten sposób mówią. Proszę pana, niech się pan zastanowi, czy pan wie, co pan mówi, naprawdę. Bo to, co powiedział kolega radny, to tak było. Jakby 20 milionów pan walczył na tej sali, to pan mówił, jakie pan zyski, jak tego. Czyli nie wiedział, co pan nie wiedział, co pan mówi. I proszę tak się nie zwracać do kogoś i więcej szacunku. Dziękuję uprzejmie. Panie radny, ja tylko zaproponowałem, przedstawiłem, że jest taka po prostu konieczność do finansowania spółki. I pan dobrze wie, że to Rada zdecydowała o podwyższeniu kapitału i pan teraz tutaj nie próbuje włożyć się po prostu nieprawdy, bo mówi, jak sam pan nie mówi prawdę. Dziękuję. Szanowni Państwo, że wyczerpaliśmy dyskusję w tym punkcie. W takim razie przechodzimy do punktu numer 4. Informacja o działaniach przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. Sprawozdanie z działalności przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów w okresie międzysesyjnym przez 25 maja 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Podpisałem uchwałę Rady Gminy Kleszczów w 22 sesji. Podpisałem protokół z 22 sesji Rady Gminy Kleszczów, gdyż nie zgłoszono do niego uwag. Przekazałem wójtowi gminy wnioski radnych zgłoszone na 22 sesji. Pełniłem dyżury w dniu 31 maja, 7, 21 i 28 czerwca 2016 roku. Ponadto brałem udział w dniu 14 czerwca w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczów. W dniu 18 czerwca w przyjęciu delegacji inwestorów z Republiki Chińskiej. 24 czerwca w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych na terenie gminy Kleszczów. Proszę, czy są jakieś pytania? We wszystkich placówkach pan przewodniczący był? Udało mi się w trzech. Wow. Łękisko panu minął. Niestety, bo zbiegły się dwie szkoły o tej samej godzinie. Proszę pan radny. Ja jestem dobrze, ale mi napisał pan o jednej rzeczy, no to przecież to idzie, to są dokumenty, nie? No nie napisał pan, że pan samowolnie, bezlitośnie zmienił zasady w tej gminie. Zmienił pan datę posiedzenia komisji, sesji Rady Gminy. No proszę pana, takie błędy, bo to... Jak pan myśli, że by tak, jakby tutaj kolega nie zabrał głos, ja jeszcze ktoś, to by tak pan to uszło na tak bezkarnie, nie? Tak, to jest dzwonek sobie pan kupił i informacja publiczna. To jest, proszę pana, to są działania przewodniczącego. To było pana działanie, sam pan to powiedział. Pan dzwonił gdzieś po randy, z tymi się spotykał, no proszę pana, na cmentarzu, czy nie? Nikogo nie dzwoniłem, panie radny. Dziękuję. Więc proszę na przyszłość, panie... Przewodniczący pisać dokładnie, co pan robi między sesjami. Ale tylko sprawy związane oczywiście z działalnością na tej gminy. Ktoś tam mnie nie interesuje. Dziękuję za cenne uwagi, panie. Jeśli nie ma pytań, szanowni państwo, przechodzimy do punktu numer 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. Szanowni państwo, jak państwo widzą, mamy tutaj mnóstwo załączników. Wójt przedstawił szereg dokumentów Radzie Gminy. Bilans wykonania budżetu gminy Kleszczów. Bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych. Rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych. Zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające ze stawień zmiany w funduszu samorządowych. Samorządowym jednostek budżetowych. Mamy, szanowni państwo, tym tematem zajmowała się komisja rewizyjna, więc może ja bym poprosił pana przewodniczącego, jeśli chciałby w tym temacie zabrać głos. Proszę bardzo.
koledzy i koleżanki, koledzy, panie wójcie. Komisja rewizyjna swoje posiedzenie odbyła 31 maja 2016 roku. Co pan? Już w momencie, gdybym się urządzenie odbywało. Obecni członkowie komisji to Mariusz Orzniatowski, Ewa Tarkowska i Agnieszka Szczęsna. Mieliśmy taki okrojony skład. Spoza grona członków komisji w posiedzeniu udział wzięli pan wójt i pani skarbnik. Komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 31 maja dokonała analizy przedłożonego przez wójta gminy Kleszów sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok z informacją o stanie mienia komunalnego. W szczegółowej analizie poddano sprawozdanie z wykonania planu programów inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku. Momencik. Sprawozdanie z wykonania z dochodów i wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe. Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku. Wykonanie budżetu w 2015 roku wynosiło po stronie dochodów 265 999 658,73 zł. Po stronie wydatków 265 313 880,50 zł. Wartość mienia komunalnego w środkach trwałych stanowiących własność gminy na dzień 30 grudnia stanowiła kwotę 1 044 334 502,25 zł. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 685 778,23 zł. Komisja oceniła również prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji celowych na zadania własnej gminy, zadania zlecone i powierzone. Stwierdzono, że dotacje te były przeznaczone na wydatki zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy na cele wskazane przez dysponentów. Dokonując oceny sprawozdania z wykonania budżetu, Komisja Rewizyjna pozytywnie odniosła się do realizacji dochodów i wydatków bieżących w stosunku do założonego planu. Dokonano oceny zgodności dokonanych przez organ wykonawczy zmian w budżecie z przepisami prawa oraz upoważnieniami udzielonymi przez organ stanowiący do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. To tyle. Komisja rewizyjna zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, składający się z bilansu z wykonania budżetu, rocznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, biorąc ją pod uwagę przy wypracowaniu własnego stanowiska. I na koniec posiedzenia dokonano jawnego głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu, no i w dalszym punkcie naszego porządku posiedzenia nad udzieleniem absolutorium. W głosowaniu udział wzięło 3 członków Komisji Rewizyjnej. Tyle informacji z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska również zajmowała się tym tematem. Może poproszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu. I Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich. Proszę Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Kleszczów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2015 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy są jakieś pytania? Rozumiem, że nie ma. Mamy wniosek Komisji Rewizyjnej. Ja
1 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Kleszów 2015 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kleszów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Rady Gminy Kleszów 2015 rok i jednogłośnie 3 głosami za wnioskują przyjęcie sprawozdania finansowego. Szanowni Państwo, jeśli nie ma żadnych pytań w tym punkcie, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Kleszów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Radny Piątrze nie zagłosował. Nie. Szanowni Państwo, przy 11 głosach za, 2 wstrzymujących, sprawozdanie finansowe zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kleszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Szanowni Państwo, tą sprawą również zajmowała się Komisja Rewizyjna. Mamy wniosek z komisji. Proszę może pana przewodniczącego o przedstawienie. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kleszczów za 2015 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kleszczów jednogłośnie 3 głosami za wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Kleszczów za rok 2015. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Regionalna Izba Obrachunkowa zajmowała się wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Mamy tutaj pismo z Regionalnej Izby. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Uchwale Trybunalskim przesłał uchwałę składu orzekającego numer uchwałowany przez 139 łamane przez 2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczów o udzielenie absolutorium Gminy Kleszczów. Mają Państwo te materiały przed sobą, ja tylko przeczytam fragment. Uchwala się, co następuje. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczów. Rady Gminy Kleszczowej, przepraszam, o udzielenie absolutorium wójtowi gminy w związku z wykonaniem budżetu gminy za 2015 rok. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania w tym punkcie? Proszę pan radny Henryk Michałek. Przepraszam za panie wójcie. Czego krótko zmienię, powiem od razu. Nie będę głosował za udzielenie panu absolutorium z bardzo prostych powodów. Nie chcę tutaj obracać cyframi, liczbami, do czego prowokuje mnie po raz kolejny radny Rozmiatowski, ale ma to w naturze, więc trudno tak, z takimi się poradzić. Panie wójcie, z jednej strony wydawał pan pieniążki bardzo ochoczo, zaś z drugiej strony, gdzie je należało wydać tak naprawdę bardzo ochoczo i z pełnym zaangażowaniem, z pełnym takim sercem, z takim podejściem gospodarskim, tego pan nie robił. Powiem panu tak, te 20 milionów, przecież mógł pan się tutaj zastawia, że to rada podjęła decyzję, ale wójtowi przysługuje takie coś, że może nie wykonać uchwały Rady Gminy. Uchwała może iść do dalszej oceny. I te 20 milionów dla ekoregionu Bełchatów było moim zdaniem nieuzasadnione. Następnym nieuzasadnionym wydatkiem, który pan tutaj nam serwuje, jest 15 milionów na budowę żłobka z przedszkola. Panie wójcie, sprawdzałem to osobiście, różne rzeczy. Sprawdzali inni, o czym piszą w medium naszym, tutaj lokalnym, ale i w innych mediach. Można wyczytać. Za 15 milionów ta sama, za 9 milionów ta sama firma w Warszawie buduje większe przedszkole niż u nas. Ta sama firma. Następna rzecz.
Remont ośrodka zdrowia. 15 milionów prawie że złotych. Ludzie, przecież ja na tej sali panu proponowałem, panie wójcie. Nie róbmy tego remontu. Wybudujmy nowe zadychę, zostanie 5 i będzie lepszy jak ten stary. Nie poszedł pan tą drogą. Żeby uniknąć tego obrazu, że jest to uderzające, że jest to 15 milionów złotych, rozpisał pan na dwa tory. Pierwsze remont, drugie modernizacja. W jednym jest 8200, w drugim jest 600, razem jest następne 15 prawie że milionów złotych. Niecałe tam parę groszy brakuje. Panie sekretarzu, prosiłbym, żeby pan nie przeszkadzał, bo później pan wójt nie będzie wiedział, jak odpowiedzieć. To dla pana taka tam uwaga. Ja panu naprawdę nie przeszkadzam. Następna sprawa. Budowa, inwestycje w osiedle w Uszczanowicach. Też prosiłem tutaj, też sugerowałem, żeby nie postępować w ten sposób, żeby nie inwestować, bo tam nie ma zainteresowania. Pan w to brnie. Następna sprawa, jeśli chodzi o Solpark, jeśli chodzi o zakład komunalny, zakupy, to było wszystko poruszane. Tam ma pan te 5 autobusów i tak dalej, i tak dalej. Więc tu pan ochoczo, gdzie łatwo, ochoczo, bo i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczywiste wykonanie, które ja się zajmę tylko swoim odcinkiem. Wolica. Wolica na przykład. Przykładowo, bo jest wszędzie krat, ale Wolica. Salę pan remontuje 2,5 roku i końca nie widać. To jest gospodarz tej gminy? Ja mam za absolutorium jej głosować? Proszę pana, trzy drogi do wykonania. Żadna nietknięta. Ja mam głosować za pana absolutorium? Proszę pana, polne drogi miały być naprawione, do dzisiaj nie naprawione. Ja mam głosować za pana absolutorium? Pan nie ma, albo nie chce pan, albo pan nie ma rozeznania, co jest ważne, a co nie jest ważne. Także panie wójcie, bardzo mi przykro, ale tam gdzie albo pan płaci za coś, w cudzysłowie mówię, albo pan chce to robić, albo pan nie potrafi tego robić, te miliony wypływają od nas. Ale tam, gdzie potrzeba pomóc naszym ludziom, naszym mieszkańcom, gdzie dochodzi z tej małej, drobnej sprawy w ulicy, jaką jest sala, dochodzi do podziału w rodzinie. Wierzy pan w to? Bo ktoś wynajął salę na wesele, czeka półtora roku, teraz nie ma sali. Objechał wszystkie sale w koło i nie ma sali, gdzie wziąć. I wesele trzeba odwołać. Poszły koszty, poszły zaproszenia do ludzi z zagranicy i tak dalej. Proszę pana, to są sprawy ludzkie. Ale 2,5 roku remont sali, to niech mi pan wierzy, ja mam dwóch synów. Jak we trzech byśmy robili, tylko we trzech tam, to byśmy wcześniej. A tam robiło po 30 ludzi. Nawet z Ukrainy proszę pana robili. I do dzisiaj nie. Dlatego też panie wójcie, więcej bycia tutaj w gminie, więcej dbania o tych ludzi, więcej inwestowania w ludzi tutaj naszych, w strefy. Wracając jeszcze do strefy jednym zdaniem. Proszę pana, ani jedno miejsce nowe miejsce pracy tu nie powstało. A za pana, pana jak była wcześniej pana kampania wyborcza, prawda, pan mówił, że w pierwszym roku co najmniej tam 300 czy 400 miejsc pracy. 3 lata 1200, a pan ma równe zero. Równe zero, panie wójcie. Dlatego na koniec tej sesji złożę dzisiaj konkretny wniosek do pana, ale to potem się pan dowie, później złożę interpelację konkretną, żeby ruszyć tą gminę. Tymczasem za te pana osiągnięcia dzisiaj, których pan dokonał w tamtym roku, niestety nie mogę zagłosować za udzielenie pana. Absolutnie. Dziękuję uprzejmie. Mija się w ogóle sceną z granicami jakimkolwiek. Panie Rady, ja uważam, że te 20 milionów zainwestowane w ten region to jest jedna z lepszych inwestycji kapitałowych. Jest to dywersyfikacja naszych finansów, które dzisiaj lokujemy na lokatach, na obligacjach. Mamy ponad 600 milionów złotych. Nie sposób po prostu te pieniądze też tylko lokować w banku czy w obligacjach. Bo też nie wiadomo, jakie mamy gwarancje bankowe, bank się gwarantuje 200 tysięcy euro, także pan też powie, że gdzieś podpisałem, że złożyłem lokatę, podpisałem po prostu i te pieniądze mogą przepaść. To jest pana zdanie, ja uważam, i każdy, kto wie, jak inaczej wynaga ekonomia i rachunkowość, to włożenie pieniędzy do ekoregionu, jako mówię,
taki kapitał. Jest to moim zdaniem, na pewno ludzie, którzy się na tym znają, jak najbardziej prawidłowo. Budowa przedszkola, panie radny, powiem takie, tak, że nie powstało takie same przedszkole, bo to pan mówi nieprawdę. Przedszkole w Skierniewcach powstało tego, powiedzmy, tej wielkości gabinetowej za 14 milionów, może pan sobie to sprawdzić. Tak samo ośrodek zdrowia nie kosztuje 14 milionów, tylko 7,5 miliona, przepraszam. Także mówi pan, ten, a druga ta, kwota? Następną, nie ma drugiej kwoty. Nie ma drugiej kwoty. No, może pan wejść na informacje, na biuletyn informacyjny gminy i może pan to sprawdzić. Pod publikiem pan tu mówi po prostu nieprawda, ale to nie chcę ja tutaj się tłumaczyć, po prostu ma pan prawo takie, jako... Ja wiem, że pan tu nie mówi, że ten nie ocenia pan, że ten mojej pracy i uczciwie wykonanego budżetu, bo nad tym budżetem pracowało zespół 80 z urzędu. Ale pan... Oczywiście, ale pan w tym momencie podważa w ogóle pracę urzędu gminy. Nie tyle moją, wiadomo, że ja za to odpowiadam. Ale to są polityczne pana oceny, nie racjonalne, nie, po prostu nic pan nie mówi, tylko mówi pan instrumentalnie, nic więcej. Kończę ten temat i powiem panu, że pan się zastanowi, bo pan rządził tą gminą przez 20 lat, wydaliście setki milionów strefy, setki milionów, które nigdy się nie wrócą. Ja tego nie chcę wypominać panu, bo pan był tutaj głównym prowodorem tego wszystkiego i pan to prowadził. I tego czasu nie chcę oceniać. Dzisiaj to, co mamy w gminie, to są dziesiątki milionów na utrzymanie tej gminy. I pan po prostu mówiąc, że dlaczego nie inwestuje? Nie inwestuje, bo nie sposób inwestować. Tak samo jak firmę przeinwestuje się, to co później się z nią dzieje? Tych firm nie ma. Tak samo z naszą gminą może być. My dzisiaj mamy problem z tym, co po prostu ja objąłem faktycznie po poprzednikach. I to nie jest prosta sprawa, bo budżet, zrealizować budżet to jest wiele komplikacji, niuansów, o których zawsze trzeba pamiętać i nie jest to łatwa po prostu sprawa. Ocenia się, jeżeli się jest na zewnątrz, bardzo prosto się mówi. Pan niech pokaże, jako przedsiębiorca, jak pan może zarządzać, wtedy będziemy pana słuchać. Po prostu są pana nieuzasadnione w tym momencie opinie. Dziękuję bardzo. Jeszcze panie wójcie, ja prosiłem pana wcześniej, żeby każdy mówił i odpowiadał za siebie. Nie? Ja się rzecznie odpowiadałem. Mimo nie wiem, że pan jest taki czy inny, ja wam nie obrażałem, ja po prostu jestem. Ja jestem człowiekiem opozycji, chyba mi wolno, tak jak pan sobie obejrzył w Sejmie wystąpienia posłów opozycyjnych. Taki platforma jest. I tak jest, proszę pana. Natomiast powiem panu więcej. Ja nigdy nie rządziłem tą gminą, ja nigdy nie byłem wójtem. Dwa. Panie wójcie, tak się nie wróję, spokojnie. Nigdy nie byłem też biznesmenem, co mi pan tutaj zarzuca, niech pan pokaże, nie? Mogę pokazać tylko jako człowiek. Obejścia mam jakie takie, chałupę mam jaką taką. No to chyba tak źle nie jest, proszę pana, ze mną. Ale to już tak nawiasem. Natomiast w swojej odpowiedzi, już nie żądam dalej, nie powiedział ani słowa na moje poważniejsze zarzuty, że nie stworzył pan ani jednego miejsca pracy, że nie wyremontował pan remizy, tu się pan nie odezwał ani słowem, że nie wyremontował pan dróg, tylko pan zarzuca, że pan to najgorsze. No i trzecia, co najgorsze, proszę pana, aż ręce opadają, proszę pana. Jak pan tutaj sugeruje, żebyśmy my sprzedali swoje sieci. To, co myśmy z Bozowem budowali. Pan tu sugeruje, żeby sprzedać sieci energetyczne, czyli prądowe, gazowe, wszystkie. Niech się pan zastanowi. Niech się pan zastanowi, bo ten, kto sprzedaje, to pieniądze ma krótko. A ten, co nie inwestuje, to się cofa. Stając w miejscu, nie inwestując, to się cofa. Proszę pana, pan powinien też sieci rozbudować dalej jeszcze, żeby można było prąd nasz elektronik sprzedawać na przykład w Działoszynie. Tu bym pana pochwalił. Bo one, wie pan, czemu one mogą teraz obecnie przynosić mały zysk lub jakąś stratę? Bo one nie mają obłożenia, proszę pana, bo pan nie wybudował firm. Ja bym tu ciągnąć mógł z panem ten dialog dawny. Gdyby pan postawił 20 firm, przykładowo, czego panu życzę, panie wiecie. Nie tak jak pan przestrzegam, nie przestrzegam, proszę pana, ja panu tego życzę. Niech pan 20 firm tu postawi. To te sieci będą czerwone od przepięcia. Bo zamiast 1000 będą nawet wymusiane 2000 kW. Tak, panie wójcie, inwestycje, jeszcze raz, tylko mądre inwestycje. Nie takie jak w Ekoregion 20 milionów poszło w niepamięć.
A ludzie w gminie, w Kleszkowie mają z tego ogromne zero. Bo czy ja ode mnie bierze firma jako region śmieci z podwórka, czy inna, czy lobby, czy tam jeszcze jakieś inne, jakie są tylko, tutaj nikogo nie tego, to mnie najmniej obchodzi. Dla mnie najważniejsza jest cena. A może teraz płacimy na złote, a może jakby było lobby, byśmy płacili złoty 50. No i co pan na to? Pan też nie odpowie oczywiście. Także panie wójcie, nie głosowałem, bo dawałem swoje uwagi za tym budżetem, żeśmy go przyjmowali. Byłem obaw, że to się nie ziści, że pan tego nie wykona. Dlatego taka moja decyzja. I tyle, ale no tak jest, panie wójcie. Nie należy mówić, że ktoś mu nie padł, że ktoś nie ma pojęcia. Ja pan to czyni. Dziękuję uprzejmie. Chcę się odnieść odnośnie, bo pan tutaj radny zarzucił odnośnie remontu dróg. Drogi są remontowane na bieżąco, jeżeli są zgłaszane przez sołectwo czy przez mieszkańców, te drogi są remontowane i pan po prostu też tutaj nie mówi prawdy. Z domem kultury faktycznie pan, no, jest dzisiaj ustawa o zamówieniach publicznych i nie sposób ją inaczej zrobić. Robimy to wszystko zgodnie z prawem. I wie pan, ja dzisiaj nie podłożę się, że po prostu jest to. Mam zrobić to inaczej. Pan powiedział, że pan weźmie, sam pójdzie, pan swój go synu, pan rebutuje. Być może, że tak by się stało. Ale niestety, to jest pieniądz publiczny, na którym ja stanowię i ja za nim odpowiadam, bo później ja, niestety, ja będę przez organy kontroli kontrolowany, nie pan. Bo pan tak naprawdę nie wie za nic, panie radny. I fajnie pan to ocenia. Nadal, jeżeli chodzi o linie energetyczne, o których pan tak mówi, ja ich nie chcę sprzedać, tylko mówię, że dla nas to będzie kula u nogi. I pan nie mówi mi, że dzisiaj energetyka konwencjonalna, bo dzisiaj o energetyce konwencjonalnej to się mówi, że ona będzie w ogóle ulega reformie całkowitej. To, że dzisiaj nie doszło do kabaryzacji energetyki, to tylko i wyłącznie dlatego, że jest załamanie gdzieś tam w Unii. Ja ten na temat nie chcę tłumaczyć, bo to jest temat rzeka. I panie radny, pan wiele rzeczy nie rozumiał, których pan po prostu na omacka mówi, do nijak ma to się jak do normalnej rzeczywistości. W żaden sposób. Ale ma pan prawo, jak pan powiedzieć, jest pan w opozycji, może pan oceniać, jak pan mówi. To jest pana tylko większe zdanie. Trzeci raz w tym temacie, proszę panie. Dziękuję panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Panie wójcie, po raz ostatni pana proszę, żeby pan zachowywał umiar naprawdę, bo pan to zachowuje naprawdę, już teraz powiem, brzydko. Już nie powiem nie elegancko, tylko brzydko. Znowu pan wyjeżdża i pan po omacku coś ja robię, pana może mam większą wiedzę, jeśli chodzi o energetykę konwencjonalną niż pan. Chcę panu tylko powiedzieć, że gaz, elektrownie opalane gazem, to też energetyka konwencjonalna i w to się idzie. Także pan mówi nieprawdę teraz. Ale to się ma. No tak. To Niemcy robią, wie pan co robią. I u nas też. Gazoport powstał po to i powstają, druga nitka ma powstać w Norwegii, żeby były konwencjonalna, energetyka konwencjonalna. Bo gaz to również energetyka konwencjonalna, panie wójcie. Niech się pan nie ośmierza i niech pan nie obliża innym. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny przewodniczący. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja tutaj tym razem to chciałem do pana przewodniczącego komisji rewizyjnej. Panie Mariuszu, z całym szacunkiem do pana, ale uważam, że bo tutaj jest wniosek komisji rewizyjnej, jest tam podpisane, są składy z 3-osobowych. Komisja rewizyjna składa się z 6 osób. Ja pamiętam, że była taka szybka sesja powoływana na to, żeby uzupełnić członka do komisji rewizyjnej, a ze względu na to, że jest wniosek o udzielenie absolutorium tutaj panu wójtowi, wydaje mi się, że skład komisji powinien się spotkać w całości i być tam podpisany nawet z okoliczności na to, że z szacunkiem tutaj dla pana wójta, gdzie mówiło się tak, że komisja powinna działać w składzie 6-osobowym. To tylko tak w ramach, powiedzmy, żeby na przyszłość takich sytuacji nie było, bo dzisiaj można by było sobie pomyśleć, że podpisało się 3 osoby w komisji, 3 nie przyszły, no to można by to różnie później interpretować, dlaczego nie przyszli, dlaczego tam nie podpisali się. No, takie po prostu sugestie na przyszłość. Okej, okay, dzięki. Proszę pana radny Czarnowski. Wreszcie ja. Szanowne koleżanki i koledzy, panie wójcie. Ja dzisiaj żałuję dwóch rzeczy. Jednej rzeczy to żałuję, że nie ma tutaj radnej Tarkowskiej, bo nie ma merytorycznej dyskusji.
nad tym budżetem, a powiem szczerze, że przygotowywałem się już na poprzedni termin. A drugi powód do tego, że żałuję, że pan radny Henryk się nie przygotował. Bo w swojej wypowiedzi odnosił się tylko do populistycznych haseł 20 milionów, 15 milionów, 10 milionów. Nie powiedział, że wydatki zostały wykonane, to dochody zostały wykonane w 98,5%, że wydatkowaliśmy kwotę no to na poziomie 89%. Zabrakło mi tu słowa skandal, że za mało, że tam można by było to lepiej wydatkować. Dlatego żałuję, że nie ma tutaj radnej Tarkowskiej, która by na pewno to wyciągnęła, prawda? A radny Henryk, żeby nie mówić tutaj po nazwisku, no nie przygotował się do dzisiejszej sesji, dlatego na siłę go wyciągałem tutaj do odpowiedzi. Jak zresztą sam słusznie zauważył. Panie wójcie, ten budżet jest pozytywnie zrealizowany. Ja na komisji rewizyjnej łącznie z tymi trzema, z tymi dwiema osobami, dwiema koleżankami z rady, pozytywnie żeśmy go ocenili. I ze względu na wydatki, i ze względu na dochody. Również na realizację dotacji jednostek, jak również realizowanie tych dotacji, które dostajemy od Skarbu Państwa. Panie wójcie, ja bym życzył, żeby pan wójt co roku miał takie sprawozdanie z budżetu, a może nawet z większą nadwyżką budżetową. Bo proszę, bo chcę przypomnieć tutaj koledze Henrykowi, że my w tym roku, że za 2015 mamy prawie 4,7 miliona nadwyżki. No to jak można zagłosować nad złym wykonaniem? A to, że na... Jakiej nadwyżki? Nadwyżki budżetowej mamy. No i widzi pan radny się znowu przyznał, że nie czytał sprawozdania. Tak jest. A to, że akurat Dom Kultury na Wolicy jest tak mozolnie robiony, to chyba nie jest nasza wina tutaj, bo my żeśmy zaplanowali środki na ten dom. Pan wójt robi co może, na remont tego domu, pan wójt robi co może. Pewnych spraw się nie da przeskoczyć, bo co wytrawniejsi samorządowcy, to wiedzą, że są przepisy prawa, które regulują i przetargi, i zamówienia publiczne, i wykonywanie robót drogowych, no, których się nie da przeskoczyć, że my podejmujemy uchwałę 30 czerwca, dajmy na to, a od 1 lipca wchodzi firma i robi na drogę. Na tej nawet mojej ulubionej Wolicy, gdzie też lubię spędzać wolny czas. Dlatego ja myślę, że już jest ad vocem, dobrze. Myślę, że co wytrawniejsi i wytrwalsi radni wiedzą, co mam na myśli. Zagłosują za udzieleniem absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu za 2015 rok, a głosowanie inne będę traktował jako polityczne i niemerytoryczne. Dziękuję bardzo. Panie radny, Mariuszu, myślę, że ludziom z Kraszowi najmniej zależy, czy pan zakwalifikuje to głosowanie jako polityczne, czy merytoryczne, czy koleżeńskie, to wiem, ale... Proszę pana, dlaczego przyjąłem taką taktykę? Otóż chcę pana zmartwić, że jak pan sobie tego życzy, to możemy wyjść polemikę. Ja mam cyfry w głowie, bo ja to czytałem może 10 razy i znam to wszystko doskonale. Tylko wiem, dlaczego tak zrobiłem w tym roku, postanowiłem podejść do tematu. Dobra, bo mi ludzie zwracali uwagę, że jakieś cyfry, które my podajemy, to są naprawdę dla ludzi kosmiczne cyfry, jak i dla mnie, bo 90, 170, 50 milionów ludzie po prostu się gubią. Ludzie muszą mieć obraz, prosty, normalny, zwyczajny obraz, wtedy wiedzą. I tak jest wszędzie, jakby pan doskonale wiedział. Natomiast 4 miliony nadwyżki. Proszę pana, tylko pan nie zauważył, panie radny, ale to panu wybaczę, bo pan jest młodym radnym. Mógł pan tak, że budżet był modyfikowany w roku 11 razy. I 11 razy zdejmowaliśmy zadania. Proszę sobie zobaczyć, jak ile było w inwestycjach zaplanowane i jest wykonane. Podejrzewam, że więcej nie będzie, jak jakieś 23,5%. I to jest praktyczne wykonanie budżetu, panie radny Rożmiatowski. I niech pan nie opowiada ludziom głupot tutaj, że był świetny budżet wykonany. Bo pan po prostu mówi głupoty.
budżet był co miesiąc modyfikowany, konkretnie 11 razy, bo sprawdziłem to, proszę pana. 11 razy były zmniejszane wydatki w inwestycjach, proszę pana. I dlatego jest wykonanie 80 tam ileś procent, czy nie wiem ile sobie tam piszecie. I w tamtym roku o tym mówiłem, i 2 lata o tym mówiłem temu, i 3 lata, i 7 lat temu też o tym mówiłem. Proszę sobie prześledzić protokoły, ja zawsze tak mówiłem, zresztą można zapytać pana radnego tutaj, który, przepraszam, pana wójta, który był radnym Chojnowskim, i on też to mówił. Faktyczne zaplanowane do faktycznego wykonania, a niech pan nie mówi o nadwyżkach, bo zaraz możemy zrobić superaty. Mało tego, powiem panu, że były takie lata, gdzie było manko. Ja odpowiadam na drodze. I by było manko, a budżet nie był wykonany. Rozumiem pan, co chodzi? Tak jest. Dlatego taki obraz, panie radny, i proszę nie ubliżać. Natomiast to zabieranie przez pana głosu i wypowiadanie się w imieniu wójta jest naprawdę żenujące. Dziękuję. Dziękuję. Proszę radny. Koleżanki i koledzy, panie wójcie, konia z rzędem temu, kto w listopadzie roku ubiegłego zaplanuje budżet na rok następny i w grudniu następnego roku wykona go ze 100% skutecznością. Nie spotkałem jeszcze takiego samorządu, chociaż wiem, że wójt w gminie Kluki wykonał w 100% swoje wydatki. Tylko że on ma troszeczkę mniejszy budżet. Powiedziałbym, że nawet 10 razy mniejszy budżet na wydatki. Dlatego my, dysponując budżetem w kwotach blisko bazujących 300 milionów złotych, rozmawiamy nad realizacją wykonania budżetu. My bierzemy za ten budżet taką samą odpowiedzialność, jak pan wójt. Bo my żeśmy ten budżet rozmawiali, konsultowaliśmy to ze sobą na komisjach i żeśmy go uchwalili. Zmienialiśmy go, przyznaję. Zmienialiśmy pod potrzeby właśnie tego, żeby był on zrealizowany. Dziękuję. Proszę pana. Szanowni Państwo, Panie Wójcie i pozostali zgromadzeni, ja tylko chciałem 2 zdania w tym temacie dodać, że akurat może co niektórych radnych wypowiedzi są skromniejsze, ponieważ wszystkie te tematy i cały budżet oraz absolutorium były omawiane szerzej na komisji. Po co są komisje, żeby omawiać je, były zadawane pytania, były podejmowane też i merytoryczne dyskusje, ale chciałbym się zgodzić też z radnym z Wolicy, który podkreślił, że wielokrotnie dochodziło do sytuacji, że były zdjęte środki i duże kwoty pieniężne. Gdyby było to w całości policzone, to właśnie nie wiadomo, czy by 30% było wykonania budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Co Państwo odnosicie się do tego, jakie były zmiany w stosunku w grudniu, w stosunku do pierwotnego planu ze stycznia. I jeżeli byłyby zrealizowane wydatki majątkowe ze stycznia, byłoby to 81%. I na przestrzeni styczeń, grudzień zdjęliśmy wydatki majątkowe na kwotę 4 435 tysięcy złotych. Tak, dla przykładu podam, że w latach poprzednich zdejmowaliśmy w okresie styczeń, grudzień wydatki majątkowe w takich kwotach. W 2012 roku zmniejszenia opiewały na kwotę ponad 54 miliony. W 13 20 milionów złotych zdejmowaliśmy w grudniu. W styczeń, grudzień to saldo. W 14 20 milionów powyżej, a w 15 roku jest to naprawdę dużo mniejsza kwota. 4 miliony 435 tysięcy. I wykonanie planu ze stycznia byłaby to kwota 81%, nie tak jak on mówi, radny 30%. Chciałam tylko po prostu pani skarbnik zweryfikowała wypowiedzi. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli nikt się już nie zgłasza do głosu, to uważam, że powinniśmy przejść do głosowania. Szanowni Państwo, kto z Państwa obecnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Kleszczów w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kleszczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo,
przy 12 głosach za i 1 przeciw. Absolutorium zostało udzielone. Dziękuję za udzielone absolutorium. Dziękuję również za zaufanie i za akceptację wobec moich działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gminy. Szczególne podziękowania też kieruję do pracowników na ręce wszystkich kierowników poszczególnych kasarzy. Dziękuję również najbliższym współpracownikom pani skarbnik, panu sekretarzowi oraz pani wójt. Wiadomo, że każda realizacja budżetu rodzi wiele wątpliwości, ale jak powiedziałem wcześniej, każdy budżet jest bardzo skomplikowany, jest dużo nuansów, o których mówię, zawsze trzeba pamiętać, bo to jest prawo, które obowiązuje, są to czynniki publiczne. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy pełni nadziei. Musimy się powiedzieć, że w kolejnych latach współpraca będzie wypadała jak najlepiej. Szanowni Państwo, ogłaszam 15 minut przerwy.